Zarabianie na reklamach w internecie to marzenie niejednego człowieka. Paradoksalnie i wbrew obiegowej opinii nie potrzebujemy milionowego budżetu, aby móc zarabiać na reklamach całkiem ciekawe pieniądze. W dzisiejszym wideo chciałbym opowiedzieć Ci o tym, jak Ty sam możesz zacząć swoją przygodę w sieci. Ponadto dowiesz się, ile zarabia się na reklamach, jak również jakie są trzy najpopularniejsze metody monetyzacji tego, czym się zajmujesz w sieci. Ponadto mam dla Ciebie niespodziankę na święta. Na końcu tego wideo znajdziesz pomysł, jak zarobić ponad 1000 zł. Nie potrzeba żadnego zaplecza ani umiejętności. Każdy, powtarzam, każdy może przytulić tą zacną kwotę. Zapraszam Cię więc serdecznie do obejrzenia tego wideo do samego końca, bo warto. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Reklama jest dźwignią handlu. To stare powiedzenie zna każdy z nas. Odkąd tylko człowiek zaczął się organizować w społeczeństwa i wymieniać dobrami, tworząc podstawy handlu, zaczęła się również tworzyć reklama. Na przestrzeni lat przybierała ona przeróżną formę. Dawniej wystarczyło dostatecznie głośno krzyczeć na zatłoczonym bazarze, aby zainteresować kupujących tym, co mamy do zaoferowania. Potem reklama ewoluowała. Powstawały reklamy banerowe, rozwieszane po całym mieście. Potem powstało radio i reklama przeniosła się do tego medium. Następnie była oczywiście telewizja. To właśnie tam reklama odniosła największy sukces. Pierwsze reklamy wypuszczane w telewizji potrafiły poprawić sprzedaż danego produktu o kilkadziesiąt, a w skrajnych przypadkach nawet o kilkaset procent. Dla porównania, teraz reklama w telewizji poprawia sprzedaż średnio o 2–3%. Oczywiście przyszedł również czas na internet, który to, co tu dużo mówić, zrewolucjonizował nasze życie. Zobaczcie, w jakim żyjemy systemie. Wystarczy wejść na dowolny sklep internetowy i przejrzeć oferty, aby być ściganym przez następne kilka dni reklamami oferującymi produkty, które przeglądaliśmy. Reklama internetowa znajduje się wszędzie. Wchodzimy na Facebooka czy Instagrama, widzimy reklamy, surfujemy po stronach internetowych, to samo. Nawet oglądając to wideo, część z Was na pewno zobaczyła reklamę lub najprawdopodobniej ją zobaczy. Warto zdać sobie sprawę z jednego faktu. Gdyby reklamy nie działały, nikt by się nie reklamował. Dlatego też ten ogromny rynek przyciąga bardzo wiele osób, które chcą nauczyć się, jak zarabiać na reklamach w internecie. Opcji mamy naprawdę sporo i dziś chciałbym pokazać Wam najciekawsze moim zdaniem sposoby na zarabianie przez internet tą metodą. Pierwszym sposobem na to, jak zarabiać na reklamach w internecie, jest dołączenie do programu partnerskiego Google AdSense. Czym jest ten program? Google jako, nie ukrywajmy, monopolista na rynku wyszukiwarek internetowych stworzył program partnerski, który w prosty sposób daje zarobić każdemu posiadaczowi strony internetowej na reklamach wyświetlanych na jego platformie. W ramach współpracy Google umieszcza swoje reklamy na naszej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego kodu. Za każdym razem, kiedy ktoś odwiedzi naszą witrynę, zobaczy reklamę i w nią kliknie, zarabiamy. Oczywiście, jeżeli dana osoba kliknie w reklamę i dokona zakupu, zarabiamy i jeszcze więcej. Google w tej kwestii jest bardzo uczciwy i dzieli się z nami zarobionymi pieniędzmi w stosunku 40-60. Oczywiście większa część przypada dla nas. W tym miejscu warto dodać jedną rzecz. Reklamy, które wyświetlają się na naszej stronie internetowej, pochodzą od giganta, który po pierwsze wie, jakie reklamy dodawać, po drugie, gdzie je dodawać i po trzecie, komu wyświetlać jaką reklamę. W związku z powyższym, tego typu współpraca jest opłacalna dla każdej ze stron. Oczywiście Google nie ogranicza się tylko i wyłącznie do samych stron internetowych. Drugim pomysłem na to, jak zarabiać na reklamach w internecie, jest dołączenie naszego kanału na YouTubie do programu partnerskiego AdSense. YouTube to druga największa strona internetowa w sieci zaraz po Google. Mało jednak osób zdaje sobie sprawę, że YouTube należy do Google i stanowią jedną firmę. Serwis umożliwiający darmowe wrzucanie wideo do sieci jest również doskonałym miejscem na zarabianie na reklamach. Tak samo jak w przypadku stron internetowych, tak również i tutaj możemy dołączyć do programu partnerskiego YouTube i zarabiać pieniądze podczas wyświetlania reklam w naszych wideo.
tym miejscu warto dodać, że reklamy wideo różnią się znacząco od tych wyświetlanych na stronach internetowych. I tutaj nie chodzi tylko o formę przekazu. YouTube daje nam znacznie większe pole manewru. Możemy dodawać reklamy przed, po i w trakcie naszego wideo, a formy reklamy są przeróżne. Zaczynając od banerów i reklam znajdujących się w dolnej części filmu, jak również pod i z boku ekranu, po reklamy wideo niemożliwe do pominięcia. Widzowie są więc zmuszani często do obejrzenia reklamy, która to najczęściej zostaje po 5 sekundach pominięta. Przynosi ona jednak zasłużone dla nas owoce. Za każde 1000 wyświetleń naszych materiałów możemy zarobić od 6 do 9 zł. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie formy reklam wyświetla program partnerski. Reklama kredytu hipotecznego da nam zarobić znacznie więcej niż reklama zabawki. W związku z tym nie ma jakichś sztywnych widełek, które mogą powiedzieć nam, że zarobimy dokładnie tyle, a tyle za określoną liczbę wyświetleń. Jeżeli chcecie jednak koniecznie dowiedzieć się, ile zarabia na przykład dany twórca na YouTubie, to pomocnym narzędziem jest domena socialblade.com, na której to możecie sprawdzić szacunkowe zarobki danego twórcy. Trzecim sposobem na zarabianie na reklamach jest dołączenie do programu partnerskiego innej firmy. Google AdSense to nie jedyny gracz na rynku. W sieci znajduje się setki stron zrzeszających reklamodawców, którzy chętnie nawiążą współpracę z posiadaczami wolnej przestrzeni reklamowej. Możemy reklamować dosłownie każdą branżę. Nieruchomości, artykuły gospodarstwa domowego, perfumy, możemy wybierać co tylko chcemy. Warto dodać w tym miejscu jedną ważną rzecz, mianowicie tematyczność naszych reklam. Nie może być tak, że reklamujecie kredyt hipoteczny na stronie poświęconej w pełni hodowli świnek morskich. Taki sam skutek odniosłaby reklama sklepu z wołowiną na stronie dla wegan. Teraz dam wam przykład. Oglądając to wideo, należysz do wąskiej grupy osób przedsiębiorczych, którzy interesują się pieniędzmi i zarabianiem w internecie. Na pewno zainteresuje cię więc promocja bankowa Banku Millennium, w której to za założenie konta bankowego i spełnienie śmiesznie prostych warunków możesz zgarnąć łącznie aż 1010 zł. Link do miejsca, gdzie opisuję ze szczegółami tą ofertę, znajdziesz pod tym wideo. Pomimo, że nie jesteś zainteresowany kontem bankowym, z chęcią jednak przytulisz promocję, jaką oferuje bank. Grunt więc to umieć połączyć interes naszych widzów z interesem reklamodawcy i każdej ze stron dać to, czego chce. Ostatnim bonusowym sposobem na to, jak zarabiać na reklamach w internecie, jest edukacja. Co mam na myśli? Jeżeli interesuje cię reklama, a zwłaszcza ta w internecie, to możesz zacząć edukować się poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia. Zdobywając nową wiedzę, możesz zostać specjalistą od reklamy na np. Facebooku czy wyszukiwarce Google i pomagać osobom, które chcą reklamować w internecie, czy to swoje usługi, czy towary. Oczywiście za swoją pracę otrzymujemy wynagrodzenie, które bardzo często powiązane jest z efektami, jakie osiągamy. Im większe, tym lepiej. W dzisiejszym wideo dowiedzieliśmy się całkiem sporo o tym, jak zarabiać na reklamach w internecie. Poznałeś 4 pomysły na zarabianie tą metodą. Na sam koniec tego wideo raz jeszcze zachęcam cię do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdziesz dokładny opis promocji bankowej, dzięki której możesz zarobić nawet 1010 zł za założenie konta bankowego i spełnienie warunków. Promocja jest jednak ograniczona czasowo, tak samo jak pula wniosków, które akceptuje bank. W związku z tym zachęcam do skorzystania z promocji lub podesłania tematu swoim znajomym, ponieważ warto. Na sam koniec tego wideo chciałbym podziękować wam za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania czy też pomysły na wideo, które chcielibyście zobaczyć na kanale, zapraszam serdecznie do komentowania, jak również udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.